W sosnowieckim egzotarium w dniach 11-13 kwietnia tradycyjnie odbyły się Dni Orchidei. Jak co roku jest to wiosenna wystawa, która właściwie tutaj no, zaczyna sezon letni i wakacyjny, ale my tutaj tak już preludium robimy. Właśnie tymi orchideami w tym roku storczyki no, w zacnym towarzystwie cytrusów, oleandrów i takich roślin śródziemnomorskich, które właśnie już nas tak trochę wakacyjnie będą nastrajać powoli. No i też oczywiście rośliny owadożerne. I także mamy wspaniałą kolekcję tutaj od znajomego z Czech, który przyjechał, kolekcjoner, który przepiękne kaktusy też tutaj nam pokazać przywiózł. Co jeszcze możemy tutaj poza wystawą przeżyć, zobaczyć? No już taką tradycją się stało, że jest kiermasz także, dlatego że tutaj przyjeżdżają osoby naprawdę z całego regionu, włącznie z Cieszynem, Bielską-Białą, no i tutaj te bliższe regiony naszemu Sosnowcowi też. I też coś każdy chce kupić na pamiątkę. No może nie każdy, ale większość osób, choćby nawet babcia przyjdzie z wnuczkiem, powiedzmy małego kaktusika albo małego storczyka. Też staramy się każdemu oczywiście taki walor, w ramach walorów takich edukacyjnych wystawy wyjaśnić, jak się storczyki uprawia albo inne rośliny. Tuż każdy wystawca jest specjalistą w swojej dziedzinie i naprawdę podajemy fachowe informacje. Pani jest przedstawicielką Klubu Miłośników Orchidei. Czym się ten klub na co dzień zajmuje? Nasze towarzystwo działa już od kilkunastu lat. Tutaj właśnie z siedzibą w egzotarium współpracujemy tak dosyć ściśle, czego owocem są te wystawy właśnie. Nasze towarzystwo powstało z pasji, z miłości do storczyków. W różny sposób nasze poszczególne osoby w tym towarzystwie się storczykami zainteresowały, ale na pewno jest to choroba zaraźliwa i mamy takich całych członków około 20 osób, które tutaj regularnie przychodzą, pomagają też przy organizacji takiej wystawy jak ta właśnie. A dlaczego właśnie orchidee, dlaczego storczyki? Jeżeli chodzi o mnie i powiedzmy osoby mnie podobne, które wybrały storczyki akurat głównie jaką swoją taką powiedzmy główną pasję, to dlatego chyba, że jest to wielka różnorodność tych roślin. W naturze odkryto ponad 30 tysięcy gatunków storczyków, już nie licząc masy roślin, które są krzyżówkami powstałymi wskutek działań człowieka, które są popularne na przykład w marketach albo w innych miejscach można je nabyć. One są dość proste w uprawie w tej chwili i absolutnie nieprawdą jest, że storczyki są wymagające albo trudne. Właśnie wprost przeciwnie, my tutaj bardzo zachwalamy te kwiaty, te rośliny i wymagają naprawdę minimum opieki. Tutaj przed nami właśnie jest katleja, przepiękna roślina, to jest jedna doniczka, w której w tej chwili jest kilkanaście tak zwanych pseudobulw, każda z nich ma liść. I z tych właśnie pseudobulw no, co roku mniej więcej tyle kwiatów się pojawia, około 20 tutaj jest, ona pięknie pachnie, także w domu można ją uprawiać, a akurat ten egzemplarz pochodzi no, gdzieś tam pośrednio oczywiście, ale z jednej z największych kolekcji kiedyś polskich storczyków ze szklarni, storczykarni w Łańcucie. Tutaj mamy przedstawicieli, kiedyś nazywana ta grupa była oncidiami, w tej chwili są to psychopsisy. One w naturze wyglądają tak jak latające motyle i rzeczywiście tylko, że mają trzy czułki, rzeczywiście tak imitują to na tym takim długim pędzie kwiatowym. Charakterystyczne jest to, że tego pędu się nie obcina. Na końcu, po opadnięciu tego kwiatu, za chwilę, czy tam po kilkunastu dniach pojawia się następny kwiat, pąk, a potem właśnie kwiat. Tutaj mamy terrarium zaaranżowane na tak zwane orchidarium, czyli miejsce, w którym storczykarze uprawiają storczyki. Do tego się nadaje właściwie każdy, prawie każde szklane naczynie, większe takie. Tutaj mamy egzemplarze botaniczne, które występują dziko w naturze, albo ciekawe hybrydy krzyżowane przez człowieka. Na przykład jest Renantera monachica, taka ta z tymi drobniutkimi czerwonymi kropeczkami ta roślina, natomiast powyżej, pod samą górą jest krzyżówka tej właśnie Renantery monachiki z Phalaenopsisem i ta roślina nazywa się już Renantopsis. Co za ciekawostka, przy której się znajdujemy? To jest paludarium, czyli akwarium połączone z częścią naziemną i tu storczyki jako epifity, czyli rosnące właśnie na drzewach, na skałach, jak najbardziej do takiej uprawy, do pokazania nadają się. Ten tutaj to Phalaenopsis equestris, gatunek botaniczny z południowo-wschodniej Azji, drobne kwiaty, to jest akurat młoda roślina. No i pięknie kwitnie, proszę spojrzeć, nie pachnie niestety. No i akurat nadał się jako do takiego mini paludarium, miniaturowy storczyk. W paludarium oprócz storczyków mamy rośliny wodne, tutaj mikrozoria, kilka gatunków mchów, Sulzwassertank oraz zatoczki i krewetki karłowate, Neocardina davidi.
Dni Orchidei na stałe wpisały się w kalendarz imprez odbywających się w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Tych, którzy nie załapali się na wystawę tym razem, zapraszamy za rok.